7 grudnia, więc wypadałoby zacząć nowy sezon. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowego sezonu. Jakie nagrody są do zdobycia, jakie pojazdy i tak i tak dalej. Jeżeli chodzi o moją sytuację, Pewnie od czasu do czasu będziecie mogli słyszeć gdzieś tam dźwięki. Dlatego, że panuje na chwilę obecną w Irlandii kolejny huragan. Wiatr no, dość mocno nagina, i czasami możecie gdzieś tam usłyszeć jakieś trzaski. Ale to nie moje szyby, tylko gdzieś tam się coś może obijać. Wracając już do nowego sezonu, słuchajcie, zaczynamy sezon od dzisiaj, czyli 7 grudnia, aż do 8 lutego. Tak więc no, jest sporo czasu. I teraz najważniejsze nagrody. Na szczęście Wargaming tutaj się w końcu żachnął, o co chodzi, i zrobił nam takie zestawienie takich najważniejszych nagród, co możemy zdobyć za dany poziom. I tak, darmowa przepustka, co tutaj zdobywamy? Za darmową przepustkę zdobywamy jeden, pierwszy, znaczy jeden, no w sumie nie jeden, dwa pojazdy. Pierwszy z nich jest to Black Prince, pojazd brytyjski poziomu 6A43 Black Prince. Prototyp, tak, tak się nazywa. Ten pojazd zdobędziemy w darmowej przepustce za poziom 50. Plus do tego zdobędziemy jeszcze skórkę do tego pojazdu za poziom 25. Następnie za level 75 dostaniemy Georgia, tak, jest naszego Komandiera 3D, i za level 100 zdobędziemy pojazd. T95E3. Jeżeli chodzi o pojazdy, tak mniej więcej wygląda Black Prince A43, i pojazd ten to jest akurat zimna wojna T95E3. A szkoda, że nie druga wojna. Ten pojazd zdecydowanie na dziesiątym poziomie również by się sprawdził. Tak jest moje zdanie. Tak więc te dwa pojazdy zdobywamy plus do tego właśnie jeszcze tą skóreczkę fajnie wygląda, naprawdę bardzo fajnie wygląda ta skórka, zdobędziemy właśnie za darmówkę, czyli nic nie wydajemy na żadne season pasy i te pojazdy zdobywamy plus tam jakieś oczywiście pierdoły, inne nagrody, teraz co takiego zdobędziemy, jeżeli wydamy na przepustkę 2000 golda, te wszystkie nagrody, które wcześniej wymieniłem, plus do tego za poziom 25 zdobędziemy skórkę do super helkata, zdobędziemy za poziom 75. Zdobędziemy pojazd Super Hellcat'a. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy naprawdę i komandira Lafayette'a. Tak, tylko że tutaj akurat jest to 2D Hero Commander. Tak jest. A jak wygląda Super Hellcat? Super Hellcat wygląda tak i jest do tego właśnie jeszcze specjalna skórka. To jest właśnie, jeżeli ten pojazd dobędziemy, jeżeli wydamy te 2000 golda. Nie jest to jakaś, słuchajcie, wygórowana kwota. Tym bardziej, że robiąc cały sezon, ta kwota nam się zwróci. Słuchajcie, tutaj naprawdę warto wydać. Jest, dlatego że te 2000 z powrotem i tak odzyskamy. Ale to nie wszystko. W tej przepustce za level setny zdobędziemy nowy pojazd brytyjski, również na zimną wojnę. I jest to pojazd ten. Tak jest, ten pojazd zdobędziemy. Jest on w tej przepustce za 2000 golda. No i wszystkie te nagrody, gdzie nie musimy wydawać na żadną przepustkę, tak więc również zdobywamy pojazd T95E3, czyli właśnie ten pojazd. Tak więc, no słuchajcie, za 2000 golda zdobywamy po pierwsze Black Prince'a, zdobywamy T95E3, zdobywamy Super Hellcat'a, zdobywamy FVA 4211. Te wszystkie pojazdy zdobędziemy, plus do tego również dodatkowe nagrody w postaci golda, w postaci jakichś tam bustów, itd, i tak dalej. A czego nie zdobędziemy i co musimy zrobić, żebyśmy mogli zdobyć ten oto pojazd. Jest to nowa maszyna, również zimna wojna, jest to chyba druga era. Poczekajcie, bo nie pamiętam. Ten nowy czołg light, jest w drugiej erze i ten pojazd zdobędziemy tylko wtedy, kiedy po prostu wydamy te 6000 golda. Czy warto? Nie wiem, moim zdaniem raczej nie warto. карту za 2000 golda oprócz właśnie tylko tego pojazdu zdobędziemy wszystkie te nagrody i moim zdaniem o wiele bardziej się opłaca tutaj mamy wyszczególnione właśnie te pojazdy które zdobywamy plus właśnie te dwa czołgi do zimnej wojny FV42-11 również jest to druga era, mamy tutaj parametry zaraz tak na szybko sobie powiemy o tych parametrach i plus do tego jest ten light, ale na tego lighta jeżeli chcemy go posiadać musimy wydać 6000 golda Golda, ale również otrzymamy 25 leveli już nie będziemy musieli ich wbijać tyle że słuchajcie to nie jest warte jeżeli nawet chodzi o te 25 leveli dlatego że to jest słuchajcie Naprawdę jest szmat czasu i przeważnie jest tak, że po miesiącu już mamy wbity cały sezon, a później gramy i zdobywamy tylko te nagrody, które takie dodatkowe, które tam są jakiś boost do srebra, boost do załogi i tak dalej, i tak, dalej. tak więc no nie wiem, czy warto jest wydawać. To oczywiście wszystko zależy od Was. Jeżeli chcecie, wydacie, jeżeli nie, no, to nie. Ja zdecydowanie tutaj preferuję ten, tą przepustkę za 2000 golda. I jeszcze... Zobaczmy na parametry, jeżeli chodzi o te dwa nowe pojazdy. Losowanie, właśnie druga era. Jeżeli chodzi o busty, tutaj mamy 10% do zdobywanego EXPA, 65% do Srebra, 10% dla naszego załoganta. Ilość punktów mamy 3000 wytrzymałości, tak więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o mobilność 750 koni, 14,5 konia na tonę, tak więc niezbyt tęgo. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną 48 z małym ogonkiem. Najważniejsze parametry, no to penetracja, tak? Penetracja jest 365 483, uszkodzenia takie same 440 na strzał. Przy obu tych, właśnie, pociskach, pierwsze pociski mamy mniejszą penetrację, później mamy drugie pociski, większa penetracja, ale uszkodzenia są takie same. Co fajne jest, akurat w tym pojeździe mamy. Półtorej sekundy czasu skupiania i celność 0,35. Jest to pierwszy brytyjski pojazd, który wchodzi właśnie do gry, a już niedługo pewnie pojawi się cała linia. Tak więc, takie najważniejsze parametry Wam powiedziałem. Opuszczanie działa, czekajcie, jest tutaj napisane, jest. Opuszczanie działa, mamy 9 stopni, tak więc. Nie jest źle, fajnie wygląda, bardzo podobny w sumie do Abramsa, ale jest to oczywiście brytyjska maszyna, brytyjski czołg ciężki. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o cały sezon, jest tych pojazdów nawet dość sporo i również mamy dodatkowe nagrody, mamy skórki i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o dowódców, wydając pieniądze na season passy, tak oni wyglądają. Jest ich trzech. Moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie dodatek. Kompletnie na to nie zwracam uwagi, jeżeli chodzi właśnie o tych dowódców. Tutaj na stronie macie wypisane wszystkie nagrody, jakie możecie zdobyć właśnie w całym sezonie. Naprawdę jest tego sporo, ale to, słuchajcie, każdy sezon praktycznie posiada to samo: srebro, złoto, busty i tak dalej i tak dalej. Tak więc takie szybkie streszczenie nowego sezonu, który się zaczyna od dzisiaj, a tych informacji dla Was jeszcze mam oczywiście jeżeli skończymy sezon wcześniej później mamy dodatkowego boosta do expa, następne levele dają nam boosta do szkolenia załogi i następne levele tutaj chyba 24 więcej musimy zrobić czy coś takiego, mamy dodatkowego boosta do srebra nic innego nam nie pozostaje jak tylko grać i zdobywać nagrody te 2000 golda moim zdaniem warto. Jest wydać i po prostu zdobyć ciut więcej pojazdów. Tak więc takie szybkie streszczenie nowego sezonu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. I dzisiaj to jest dopiero pierwszy materiał. A tych materiałów zobaczcie będzie naprawdę jeszcze dzisiaj sporo. Tak więc serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Hej.